Świętość i świeckość. Pod takim hasłem odbył się 11. Międzynarodowy Plener Plastyczny, zorganizowany przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka. Tym razem artyści z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji oraz Polski przybyli na 9 dni do Łomży, a ich poplenerowe prace zostały zaprezentowane w Galerii Sztuki Współczesnej. Artyści są osobami przewrotnymi i w zasadzie zawsze krążą wokół tematu albo wędrują swoimi ścieżkami. Owszem, ocierają się o ten temat, ale na pewno tutaj nie zostały wszystkie interpretacje, wszystkie możliwości zawarte w tym haśle wyczerpane. Ale to dobrze, bo ciągle jeszcze czegoś oczekiwać od nich możemy i zresztą, tak jak powiedziałam, zaskakują nas, ale nie zawsze to jest taka pełna wypowiedź autorska, tym bardziej, że artyści bardzo niewiele czasu mieli na pracę, bo właściwie tylko kilka dni. Także, żeby przemyśleć temat, wprawdzie temat znali wcześniej, no jednak znaleźli się w mieście, którego nie znali. Owszem, mieli okazję je poznać, nawet z przewodnikiem, ale też za dużo nowości i nie wszystko dało się tak przetworzyć, żeby powstała z tego spójna koncepcja, chociaż naprawdę, mówiąc kolokwialnie, nie ma się do czego przyczepić. Platońska triada, prawda, dobro oraz piękno towarzyszą na stałe ludzkiej egzystencji, ale także realizm życiowy i świeckość. My dążymy do świętości, czyli do wartości takich najwyższych jak prawda, dobro, piękno, ale one są ideałami trudno osiągalnymi. Taki realista, ironista Bertolt Brecht powiedział kiedyś: człowiek bardziej sprzyja dobru niż złu, lecz warunki nie sprzyjają mu. I ta nasza codzienność, ta część jak gdyby druga tematu plenerowego jest taka szara bardziej, codzienna. Ale to nie jest tak całkiem źle, dlatego że te wartości, o których wspomniałem, prawda, dobro i piękno, one są również i w naszym życiu codziennym potrzebne, bo możemy to życie uczynić piękniejszym, lepszym, ciekawszym. I właśnie ta sztuka, czy sztuka jako taka, ma to za główne zadanie. Oczywiście dochodzą tutaj różne inne aspekty, które ten plener i każdy plener dotychczasowy, a jest to 11. plener, chcę pani powiedzieć, uwzględnia. Jest to kwestia kontaktu międzyludzkiego, przyjaźni, wymiany doświadczeń, po prostu przyjacielskiej rozmowy. Wartości określane mianem świętych odnajdujemy we wszystkich cywilizacjach i kontekstach kulturowych, nawet najbardziej prymitywnych i totemicznych. Więc dotykamy oczywiście zawsze tego sakrum w każdej sytuacji. No, mamy wieżę z krzyżem, mamy kościół piątnicy, mamy bardzo ładny tutaj, ciekawy obraz przedstawiający katedrę łomżyńską, dynamiczny, ciekawy, piękny. Mamy tutaj o kaplicę właśnie nadnarwiańskie. Mamy wyraźnie elementy, które wiążą się z tematyką religijną. Ja nie chciałem mówić o świętych, ani o Duchu Świętym, ani o Trójcy, ani Najświętszej Marii Pannie, ani o sakramentach. To są nasze chrześcijańskie wartości, ale również święte symbole czy święte wartości znajdziemy w bardzo wielu religiach świata i cywilizacjach świata, nawet takich najbardziej prymitywnych, bo i totem, prawda, i kult przodków, i czczenie słońca, czy zjawisk przyrody jako rzeczy nadprzyrodzonych, to jest rzecz bardzo dawna i stara. Człowiek szukał odniesienia, tworzył systemy. Współczesne realizacje malarskie oraz rzeźbiarskie często ocierają się o niedoskonałość warsztatową, są nieudolne, pozbawione twórczej uczciwości. Dobre rzemiosło się przydaje oczywiście, ale trzeba być też uczciwym człowiekiem. Trzeba być, bo powiedzmy, stopień rzemiosła bywa bardzo różny. W sztuce prymitywnej czy ludowej to rzemiosło jest, powiedzmy, nieakademickie, ono jest bardzo bardzo prostackie, naiwne, nieuczone, a jednocześnie jest to wielka sztuka. Dlaczego? Bo jest uczciwa, bo jest prawdziwa, bo jest przesycona duchem i jest pełna tego oddania się. Łuk katedralny, właniające się z ciemności światło i czarny kwadrat Kazimierza Melewicza,
Elementy zestawione na pracę profesora Strumiło zmuszają do podjęcia namysłu nad tym, co jest ikoną naszych czasów, jaka jest rola sztuki oraz artysty. Sam Malewicz twierdził, że jest sukcesorem cerkiewnego malarstwa, szuka bezpośredniego kontaktu z transcendencją, ale przez wielu krytyków jego najsłynniejsze dzieło miało zwiastować także kres sztuki. Ja zrobiłem taki szkic, zresztą nie powinien mówić o sobie właściwie, bo to nie jest takie eleganckie w stosunku do kolegów, którzy się napracowali, ale zrobiłem szybciutko w nocy taki szkic, który zawiera w sobie jakby dwa symbole. Łuk katedralny, światło, które się gdzieś tam wyłania z tej szarości czy ciemności, i ten czarny kwadrat malewiczowski, który jest tą ciężką, trudną, codzienną rzeczywistością. 11. Międzynarodowy Plener Plastyczny Świętość i Świeckość został zorganizowany przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka. Stopka prowadzi działalność, jeśli chodzi o kulturę, no dosyć urozmaicono, bo prowadzi wydawnictwo, gdzie nie wydaje wyłącznie książek naukowych, wydaje też literaturę piękną, wspomnienia, pamiętniki, organizuje konkurs blogerowski, także działalność w sferze kultury prowadzi w różnych dziedzinach i między innymi organizuje plenery plastyczne. Pomysł plenerów wziął się z chęci pomnażania zbiorów Stopki, które kiedyś były gromadzone jako zaczątek takiego Muzeum Demonów, Straszydeł i Niesamowitości. I stąd był pomysł na pierwsze plenery, a później jakoś tak dobrze to poszło i ciekawie się rozwinęło, że już ten plener 11 się odbył. Wystawę prac poplenerowych możemy zwiedzać do 8 sierpnia w Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży.